Cóż to jest? zapytał poseł. Hersz uroczystym tonem odpowiedział: To testament przodka mego Michała Ezofowicza, seniora. Przez całą noc siedzieli we dwóch i przy świetle świec woskowych czytali. Potem przestali czytać, a zaczęli rozmawiać. Rozmawiali z cicha, z blisko ku sobie pochylonymi głowami, z twarzami pałającymi. Potem przy świetle dnia już powstali obaj razem jednocześnie wyciągnęli ku sobie dłonie i spoili je w silnym uścisku. O czym przez całą noc czytali, o czym mówili, co uradzili, jakie uczucia zapału i nadziei połączyły ich ręce uściśnieniem przymierza, nikt nie dowiedział się nigdy. Nazajutrz, przed ganek szlacheckiego dworu zajechała sześciokonna karoca. Wsiadł do niej dziedzic dworu wraz z izraelskim gościem swym. I pociągnęli w daleką drogę do stolicy kraju. Z Warszawy Hersz powrócił do Szybowa po paru miesiącach. Wróciwszy, ruszał się po miasteczku i okolicy żwawo i gorliwie, mówił, opowiadał, tłumaczył, przekonywał, jednał stronników dla przygotowujących się zmian i przekształceń we wszechstronnym życiu jego ludu. Potem wyjeżdżał znowu, wracał i wyjeżdżał. Trwało tak parę lat. Nagle hersz z podróży jednej ostatniej wrócił zmieniony bardzo, z mętnym wzrokiem i z czołem zoranym troską. Wszedł do domu swego ciężko, opuścił się na ławę i podparłszy głowę ręką, głośno wzdychał. Frejda stała przed nim zasmucona, niespokojna, lecz cicha i cierpliwa. Pytać nie śmiała. Oczekiwała spojrzenia i zwierzenia męża. Podniósł na koniec wzrok mętny, smutny i wymówił – – Wszystko przepadło. – Dlaczego? – z cicha szepnęła Frejda. Hersz uczynił ręką gest oznaczający upadanie czegoś wielkiego. Kiedy budowa jaka rozpada się w kawałki, rzekł, – Tym, którzy w niej mieszkają, belki padają na głowy i pył zasypuje oczy. – To prawda – potwierdziła kobieta. Jedna wielka budowa rozpadła się. Belki pospadały na wszystkie wielkie żądania i wielkie prace nasze, a proch przysypał je na długo. Wstał potem, spojrzał na Frejda oczami, w których wielkie łzy stały i rzekł – trzeba schować testament seniora, bo on znów na nic się teraz nie przyda. Chodź, Frejda, schowamy go bardzo głęboko – może go prawnuk, jaki nasz, szukać będzie i znajdzie. Od tego dnia Hersz starzał się widocznie. Oczy jego gasły, plecy garbiły się. Siadywał często na ławie godzinami całymi, przechylając postać całą z boku na bok, wzdychając głośno i z cicha, powtarzając: Asybe, 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 dajgę. Nieszczęście. Nieszczęście, nieszczęście, biada. Był to wieczór piątkowy i jedno tylko znajdowało się miejsce w całym miasteczku, w którym panowały ciemność, pustka i cisza. Była nim mała, szara chatka, pochyłą, niziuchną ścianą przylepiona jakby do niezbyt wysokiego wzgórza, które wznosiło się z jednej strony miasteczka i stanowiło na pośród ogromnej równiny, jedyną wypukłość gruntu. Wzgórze to zresztą nie było naturalnym. Podanie niosło, iż usypali je tu niegdyś dłońmi własnymi karaici i wznieśli na nim swoją świątynię. Dziś w świątyni kacerskiej nie było już ani śladu. Wzgórze nagie i piaszczyste osłaniało od wichrów i śnieżnych zamieci małą tylko lepiankę która też kornie jakby i wdzięcznie tuliła się do stóp jego. Nad dachem jej na pochyłości wzgórza rosła wielka grusza dzika. W gałęziach jej wiatr z cicha szumiał i migotało kilka małych gwiazd. Znaczna przestrzeń gruntów pustych albo pod uprawę jarzny zaoranych rozdzielała miejsce to z miasteczkiem. Cisza nad nimi panowała głęboka, i leciały tylko niewyraźne, przytłumione echa dalekiego gwaru. Po czarnych w zmierzchu zagonach czołgały się, i ciężko kuchatce płynęły, wydobywające się z uliczek miasteczka, grube szlaki pary i mgły. Wnętrze chatki, z za dwóch malutkich okienek, sklejonych z drobnych, różnokształtnych szkiełek, ukazywało się czarne jak przepaść. A w czarnym wnętrzu tym brzmiał i na zewnątrz zeń wychodził zgrzybiały, trzęsący się, lecz dość donośny głos męski. Za dalekimi morzami, za wysokimi górami, mówił spośród grubych ciemności głos ten: płynie rzeka Sabation. Nie wodą ona płynie, nie mlekiem i nie miodem. Płynie ona żwirem żółtymi wielkimi kamieniami. Chypiący, trzęsący się zgrzybiały głos umilkł i w czarnej otchłani, widnej z za dwóch małych okienek, przez chwilę panowało głębokie milczenie. Przerwały je tym razem dźwięki zupełnie inne. Dziadku, mów dalej. Wyrazy te wymówionymi zostały głosem dziewiczym, dziecinnym prawie, lubo przeciągłym i zamyślonym. Zejdę, dziadek zapytał. A czy oni jeszcze nie idą? Nie słychać odparł bliżej okna odzywający się głos dziewczęcy. W głębi czarnej otchłani zaczęło się znowu chrypiące i drżące opowiadanie. Za świętą rzeką Sabatjonu mieszkają cztery pokolenia. Cztery pokolenia izraelskie: Gad, Asur, Dan i Neftali. Te pokolenia uciekły tam od strachów i ucisków wielkich, a Jehowa niech będzie pochwalone święte imię jego, schował ich przed nieprzyjaciołami rzeką ze żwiru i kamieni. A ten żwir tak wysoko podnosi się jak bałwany wielkiego morza. A te kamienie tak huczą i szumią, jak wielki las, kiedy nim wielkie burze kołyszą. A jak przychodzi dzień Sabatu. Tu nagle urwał się znowu głos zgrzybiały, a po krótkiej chwili zapytał ciszej. Czy oni jeszcze nie idą? Długo nie było odpowiedzi. Mogło się zdawać, że druga istota, znajdująca się w czarnym wnętrzu lepianki, przed daniem odpowiedzi, nadstawiała ucha, słuchała. Idą, wymówiła na koniec. W głębi czarnego wnętrza rozległ się przyciszony, przewlekły jęk. Aj, 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 waj, aj, aj, waj, aj. Zejdę, mów dalej, rzekł bliżej okna głos dziewczęcy, tak samo czysty i dźwięczny jak w przódy, mniej tylko dziecięcy w tej chwili, silniejszy. Zejdę, nie mówił dalej.